Ślipy mi też dały to, że nie mam szefa nad sobą i po prostu ja nie muszę się prosić o wolne, bo moje dziecko choruje, więc flipy dają też taką możliwość czasową niskich nakładów pracy, poświęcić dziecku ten czas, po prostu wtedy, gdy jest chore. My w swoich flipach naprawdę podchodzimy do tego mega rzetelnie. Bierzemy pod uwagę to, że ludzie kupują często te mieszkania w kredytach na kilkadziesiąt lat. To ma być zrobione porządnie, po prostu. No bo odkąd dowiedziałam się, że jestem w ciąży, no zrobiliśmy no 22 flipy. Gdybyście byli na etacie, to z dzieckiem byście sobie nie dali rady. Tak. Nie dalibyśmy sobie, ale naprawdę. Jak by to rozwinęło? Biznes Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Dominika Jargieło. Piąteczka. Hejo. Dominika jest fliperką, jest mamą i od kilku lat robi flipy. Zrobiła razem z mężem już 26 flipów, natomiast Dominika robiła flipy na różne sposoby. Możesz powiedzieć, jak to się u Was zaczęło, bo Twój mąż był na szkoleniu, po tym szkoleniu zaraz kupił pół bliźniaka, czy kupił segment. Jak to było z tym flipem i jak to wyszło? To był budynek bez odbioru bliźniaczy, czyli to były dwa bliźniaki. No, czyli tak naprawdę totalny projekt deweloperski. Poza schematem szkoleniowym, totalnie byliśmy nieposłuszni, ale skończył się bardzo dobrze, no z superowym zyskiem. Tak więc to nadało nam tak do zastanowienia się. Że to ma sens? To ma sens. No więc trzeba było podjąć tą decyzję, taką decyzję, która wywracała nasze życie o 360 stopni. No i dwa lata później Dominika pomyślała, no skoro to tak działa, to może ja powinnam przyjechać do Daniela na szkolenie. I byłaś już za drugi raz w 19 roku sama u mnie na warsztatach. Tak. No i jak zaczęliście działać? Bo ty pracowałaś na etacie. Tak, ja pracowałam na etacie, mój mąż prowadził firmę budowlaną. No i stwierdziliśmy, że no, ogólnie pochodzimy z małej miejscowości, więc flipy racji bytu nie miałyby. Aż tak jak w większej nieruchomości. Tak wam się wydawało, bo Biłgoraj, z którego tam pochodzicie, ma tak. 30 tysięcy mieszkańców? Niecałe, no. I co, da się tam robić flipy? No jasne, że się da. Okej, okay, no ale dzisiaj już nie robicie flipów w Biłgoraju? Nie, znaczy nie wykluczam tego, bo działamy na mniejszych miejscowościach, owszem, ale większe miasto, większy przepływ, ale da się na małych miejscowościach, miejscowościach zrobić super zysk. Ile udało wam się zrobić flipów w samym Biłgoraju albo w takich miejscach mniejszych? Łącznie 7 w małych miejscowościach. Okej, okay. I taki największy zysk na flipie z Biłgoraja albo w cokolwiek? 65 tysięcy. Okay, to taki był największy na tych mniejszych miejscowościach. I jaki tam kapitał wchodził w grę, żeby mieć zainwestować? Tak, do 250-300 tysięcy. Z remontem już ze wszystkim. Okej, okay, bo mówiłeś mi, że wasza działalność polegała na tym, że byliście trochę jakby nienawróceni, robiliście flipy po swojemu, ale w jakimś momencie swojego życia postanowiliście zrobić to tak, jak ja robię. Tak robić po Bożemu, tak można powiedzieć. Tak. Według mojej szkoły próbowaliście trochę swoich eksperymentów. I jak to było? Przecież byłeś na moim szkoleniu, wiesz, co ja dokładnie mówię, co wolno, czego nie wolno, jakie są zasady i co was skłoniło, żeby robić jednak trochę po swojemu? Wiesz co, no cena tej nieruchomości. Ale nie bez powodu się mówi na szkoleniach, no i ogólnie, że na mieszkanie w kamienicy trzeba uważać. Nigdy nie wiesz, którym rogu lichoć czyha. No więc my kupiliśmy takie mieszkanie, no nie dość w kamienicy, jeszcze w suterenie. Okay. ogólnie te dwie nieruchomości tak bardzo dobrze wspominam, to są moje dwie top nieruchomości. Najlepiej wygenerowanego zysku i najgorzej. No ale niestety ten najgorzej wygenerowany zysk myślę, że nas wtedy bardzo zestopował. Baliśmy się kupić następną nieruchomość, dlatego to tak ślimaczyło się. Okej, okay, ale jakie były problemy jeszcze? No wiesz, zdarliśmy podłogę, a tam normalnie podłoga była latająca, można powiedzieć. Wsadzając rękę pod spód, dostawaliśmy się pod korytarz. Jaka podłoga, bo tam przecież było w suterynie, tak? To ziemia tylko. Tak, tak, no, no to właśnie, więc wstawiając tam rękę, no byliśmy w korytarzu. Okay. No i doszła do tego wilgoć, straszna wilgoć. No więc iniekcje, no to było bardzo kosztowne. Musieliśmy ściągać specjalistę z Krakowa,
O, więc to pochłonęło sporo, nawet ten naddatek, który daliśmy do remontu. Czyli inekcja to, żeby wszyscy wiedzieli, to są takie nawierty w ścianę, tak, tak. Często konstrukcyjną, żeby odciąć wilgoć od ściany, czyli po prostu to powoduje, że cegła nie przepuszcza wody w miejscu, w którym on się wtryskuje. To poprzez iniekcję taki specjalny preparat, który wchodzi w cegłę i robi ją taką jakby wodoodporną, wodoszczelną, tak? Tak. Ile to was kosztowało? Wiesz co, ogólnie nie pamiętam, na tamte czasy to było no, spora część kapitału na remont. Nie? Bo ten środek jest bardzo drogi, ja też go wielokrotnie używałem. Nie wspominam przyjemnie tego środka, no bo to jest jakby drogi koszt, to się wierci tam co ileś centymetrów, trzeba robić nawierty i to generuje duże koszty. Tak. I ci, co byście zrobili inaczej? Poszli twoim schematem. Mhm. Wielka płyta na początek jest najlepsza. Nie ma co szarżować. Okej, okay, a mówiłaś już ile zarobiłaś na tej kamienicy największej? Chodzi ci ten fuck up, tak jakby? Tak, tak. No to tam wtedy wyszło nam 10 tysięcy. Mhm. No stracić nie straciliśmy. Jest sporo lekcja. Mówił mi coś właśnie Mariusz, mój wspólnik, że pytał się mnie właśnie, jak mieliście taki ten problem i tam się trochę radził, co zrobić. Ja już jakby nie pamiętam dokładnie, ale tam mieliście jakąś taką sytuację, że ktoś was też wprowadził w błąd pod kątem, tak. pod kątem tego, czy ta wilgoć jest i zapewnił, że nie ma wilgoci, a się później okazało, że to jest wada ukryta. Tak, dokładnie. No czy my już się nie chcieliśmy tam sądzić i tak dalej. W każdym razie to mieszkanie było wyremontowane, można powiedzieć, ale nie podobał mi się w pewnym momencie jeden kąt, więc zerwaliśmy płyty, no i tam wyszła wielka plecha. My w swoich flipach naprawdę podchodzimy do tego mega rzetelnie. Pod tym względem, że znaczy bierzemy pod uwagę to, że ludzie kupują często te mieszkania w kredytach na kilkadziesiąt lat. To ma być zrobione porządnie, po prostu. Więc zaczęliśmy zrywać wszystko, no i niestety to pochłonęło nasz cały remont. Tak naprawdę mieszkanie wyremontowane, w cudzysłowie, było zgruzowane przez nas i wyremontowane jeszcze raz, porządnie. Okej. Okay. Teraz tam wszystko się działa, nie ma tam żadnej pleśni, tak? Jest chyba, nie ma. Co prawda oczywiście tam kupującego przyszłego informowaliśmy o tym, że musi założyć wentylację mechaniczną, no ale on o tym już wiedział, został poinformowany, miał to podjąć już to działanie sam. Super. Wiesz co, powiedziałeś mi tam jakby przed nagraniem, że twoje życie się dzieliło na takie etapy robienia tego po swojemu, takie trochę wolną amerykankę, później po mojemu. Jak to wszystko się... Wiem, że też trochę spierałaś się ze swoim mężem na temat tego, jak to robić. I kto był za czym jakby? Jak to wyglądało? Tak, mój mąż był za tym, żeby inwestować tylko swój kapitał. Totalnie. Ale ja byłam na tym rynku trochę i to nie mogłam znieść tego, że mi okazje uciekały sprzed nosa, przez to, że ja nie miałam tego kapitału. No bo nie oszukujmy się, okazji jest zawsze więcej niż kapitału. No więc w pewnym momencie pokłóciliśmy się, no więc podzieliliśmy się pieniędzmi. Przed rozwodem prawie, tak? Nie planuję żadnego rozwodu. Nie, ale tak to zabrzmiało, oczywiście się śmiejemy teraz. Natomiast jakby podzieliliście się pieniędzmi i każdy robi swoje, tak? Tak, dokładnie. Zobaczymy, kto lepiej. Tak to brzmiało. Taki challenge trochę, tak. Okay. Challenge w związku. No więc... Oczywiście by się to nie udało, ale to wyszło bardzo dobrze, zaraz do tego zmierzę. Podzieliliśmy się kapitałem, Krzysztof robił za swój, ja byłam zblokowana już, więc miałam następną okazję, no i znalazłam inwestora, no i działałam z inwestorem. No i to był lipiec 21, wtedy właśnie taką podjęliśmy decyzję, że działamy według schematu, szybko, no skalujemy to, nie? No i znaczy była to moja decyzja, bo ja zarządzałam tą swoją połówką. No więc... Co się wydarzyło wtedy? No to była super okazja, to miało być na miesiąc, dosłownie szybki remont i co, no i zaszłam w ciążę. Zostałam mamą, więc naważyłam piwa, Krzysztof to wypił. Czyli nakupiłaś mieszkanie i trzeba było później coś tym robić i twój mąż dostał, tak? No dokładnie, okay. No tak to wyglądało, ale dzięki temu odkryliśmy super, że super rzecz. Nie zdałoby to sprawy taki podział, bo ja się w remontach tak nie do końca widzę. Nie to, że nie dałabym rady. Ale mega było to dla mnie stresujące i super się podzieliliśmy. Ja jestem od tego, żeby szukać tych okazji, oczywiście projektowo też, a mój mąż jest od tego backstage'u remontowego, no więc on jest super w tym. Jest teoretykiem, praktykiem.
jasne, lubi to. No, to jest lepsza opcja niż byście ze sobą rywalizowali albo robili, podwajali to, bo teraz no, Krzysztof być może robiłby rzeczy, pewne rzeczy, które ty robisz lepiej, gorzej i ty byś robiła pewne rzeczy, które on robi lepiej, tak, też robiła gorzej, a tak lepiej się uzupełnić wtedy. Wiesz, to było postanowienie dosłownie na 3 tygodnie, no bo dosłownie po... Okej, okay, ale czy teraz mimo tego, że robicie inaczej, to korzystacie z pieniędzy inwestorów, czy raczej używacie swoich środków? Jeszcze się wspomagamy, ale nie no, zawsze jak się trafi okazja, ja będę zblokowana, zawsze będę korzystała z inwestorów. Okej, okay. A co było takie najtrudniejsze dla Ciebie przez ten cały czas, kiedy robisz flipy? Bo to tak trochę było, że zrobiliście kilka flipów, później mieliście pauzę, tak? Mm-hmm. A teraz jakby po tym, jak urodziło Wam się dziecko, zaczęliście znowu na nowo i zrobiliście te 20 parę. Mm-hmm. Jak to było? Jakby, z czego to wynika taki jakby... Mówiłaś chyba też, że ten zastój wynikał właśnie z tego, że trochę ten trudny flip Was zblokował. Tak, tak. No myślę, że to na pewno było to. No wiesz, my byliśmy na takim etapie życia, że nasi znajomi kupywali mieszkania, ustatkowali się, a tutaj mieliśmy swoje wszystkie oszczędności życia wydać w mieszkanie, którego w życiu bym nie kupiła. No po prostu pod względem, że dla siebie. No wiadomo, kupujesz dla siebie, to i wybierasz jakoś no, pod siebie. A tu miałam złamać ten schemat w głowie, że to nie kupuję dla siebie. Tylko kupuję pod inwestycje. No i to było trudne? Na początku myślę, że tak. Na pewno to było też tym blokerem. Mówiłaś też, że pracowałaś na etacie wcześniej. Byłaś etatowcem. Jakby co robiłeś wcześniej i jakby jak widzisz różnicę między pracą w własnym biznesie na flipach, a pracą na etacie? No tak, pracowałam na etacie. Byłam BHP-owcem, specjalistą do ochrony środowiska. Na etacie wtedy już osiągnęłam taki sufit. Na szkolenia nie ma pieniędzy, rozwojowo zero, więc u siebie no, to ja decyduję, czy inwestuję w siebie w tym roku, czy nie inwestuję, czy robię kolejny kurs. No i nieruchomości są taką dziedziną, że daje mega pole manewru do rozwoju. Jak rozmawiałem przed nagraniem też z Krzysztofem, twoim mężem, to on powiedział coś takiego, że gdybyście byli na etacie, to jakby z dzieckiem byście sobie nie dali rady. Tak. Nie dalibyśmy sobie, ale naprawdę. Jak by to rozwinęło? Pod tym względem, że mieliśmy ciężkie pierwsze pół roku. Ogólnie no, ja ciążę spędziłam, można powiedzieć, że 4 miesiące leżałam w szpitalu. Więc no to fakt to zwolnienie, ale później to... Nasze dziecko dużo płakało. A co to znaczy, że było wyjątkowo płaczliwe? Tak, tak. No zdarzało się, że w nocy nie spaliśmy po 4-5 godzin, no bo ono ciągle płakało. Naprawdę fizycznie już nie dawaliśmy rady. Więc później wstać, nawet jedno z nas, czyli na przykład Krzysiek musiałby iść do pracy, no to jest niewyobrażalne, żeby pójść nie po nieprzespanej którejś tam nocy po roku, prawda? Więc flipy dały nam tą możliwość, że my mieliśmy półroczne, tacierzyńskie, macierzyńskie. Takie naprawdę. Że byliśmy wtedy razem. Pracowaliśmy tam po 2 godzinki max. I pozwoliło to nam na to. No tak, no bo ciężko by było, gdyby jeszcze ktoś okazał się do pracy na 8. No, dokładnie. Ale tak w większości przypadków jest, tak? No jest. Mega podziwiam tych ludzi. Okay. A powiedz mi, a ile po warsztatach zrobiłaś swojego pierwszego flipa? Jak byłaś w 19 roku, już coś tam twój mąż działał, tak? Ile trzeba było czasu, żeby zacząć działać? No śmiesznie, bo właśnie ja będąc już na szkoleniu, już miałam tego flipa, bo już kupiliśmy tą nieruchomość pierwszą. No i zaraz tak się złożyło, że tam chyba miesiąc albo dwa już kupiliśmy to pierwsze mieszkanie, to w kamienicy. No więc ogólnie po szkoleniu zaczęliśmy działać już teraz szybko. No ale właśnie nie takim schematem przepisowym. Okej, czyli pod prąd oczywiście. Pod prąd, no, niepokorni. A słuchaj, a czego się najbardziej obawiałaś, żeby wejść w ten biznes? Rzucić etat. Ta bariera psychiczna była naprawdę ogromna. Rzucić etat, zamknąć firmę budowlaną. My mieliśmy jeszcze to utrudnione, że no postanowiliśmy się przeprowadzić do większego miasta, więc te pierwsze flipy też robiliśmy, dojeżdżając 100 kilometrów. Więc myślę, że to wszystko, połączenie tego dało efekt taki, jaki dało.
Ale okej, okay, to było tak, że kwestia, bałaś się o stabilność dochodów, czy bałaś się o to, że już nie wrócisz do tej pracy, czy... Wiesz co, to tak głupio zabrzmi, ale bałam się stabilności, mhm. Ale teraz bardziej się czuję stabilna niż na etacie. Okej, okay. Bo pracowałaś w firmie, czy w jakimś urzędzie, czy... Pracowałam w dużej firmie, mhm. Więc to taki był no, niby stabilny etat, no ale co chwilę są zwolnienia, wiadomo, straszą i tak dalej. Flipy mi też dały to, że nie mam szefa nad sobą i mhm. Po prostu ja nie muszę się... prosić o wolne, bo moje dziecko choruje, więc flipy dają też taką możliwość czasową niskich nakładów pracy poświęcić dziecku ten czas, po prostu wtedy, gdy jest chore. Aha. Więc ja nie muszę iść na zwolnienia, bo mogę się... Czasem nawet jak dziecko jest chore, może coś ogarnąć, prawda? Dokładnie, zdanie. Dokładnie. Tak, więc to jest też super w tym. No, ma się taką wolność. Super. No, możesz mu poświęcić ten czas, tak. Prawda? No i no, flipy nie da się też oszukać. Jest tak, że to ty decydujesz, ile jest, tak. Ile poświęcasz temu czasu. Masz taką sprawczość. Tak. Chcesz zarabiać więcej, poświęcasz więcej czasu. Chcesz zarabiać mniej, poświęcasz mniej. Więc no, to jest fajne. Okej, okay, to powiedz mi jakby skąd, dokąd dojeżdżałaś i dlaczego akurat postanowiliście się przeprowadzić? Mm-hmm. Nie chciałam ci robić konkurencji, okay. Więc Biłgoraj leży pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Mm. Porówno jest 100 km tu, 100 km tu, więc wybrałam Rzeszów. No tak naprawdę to Rzeszów nas tak jakoś związał zawsze od studiów, więc stwierdziliśmy, że robimy tam. No jak my podjęliśmy tę decyzję, przeprowadziliśmy się do Rzeszowa, ale te pierwsze flipy, zanim się przeprowadziliśmy, właśnie robiliśmy dojeżdżając. No potem przeprowadziliśmy się i co? I wybuch COVID. Mhm. Więc znowu była taka doza niepewności, co tu robić dalej. Czy się skończy. Tak, czy flipować, czy nie. My wtedy zrobiliśmy przerwę. No dlatego mówię, ten lipiec 21 to był taki moment zapalny u nas. No i sierpień zaraz dowiaduje się, że będę mamą. No i tak naprawdę od tego, nie wiem, można powiedzieć, że dostałam takiej siły trochę mobbingowej. No bo odkąd dowiedziałam się, że jestem w ciąży, no zrobiliśmy no 22 flipy. No i wtedy był też, trzeba dodać, okres wojenny, nie? Wybuchła wojna na Ukrainie. Ale u was w Rzeszowie to okres wojenny chyba na plus działał, prawda? No, ceny nieruchomości tam poszły wyjątkowo dobrze do góry. Bo, tak, tak. Bo... Ja sama nie wierzę, co się dzieje na rynku. No właśnie, to po ile chodzą mieszkania teraz w Rzeszowie? To jest, wiem, trudne pytanie, ale tak jakbyś powiedziała okay. Średnio, tak jak media podają na przykład. Okej, okay. To ogólnie powiem no. Na takim swoim ostatnim przykładzie, to jest chyba też mój rekord, wyciągnęłam chyba 13,5 z metra na mieszkaniu takim 34-metrowym. Z wielkiej płyty, tak? Z wielkiej płyty, tak. To jest myślę, że jak na to miasto mega duża cena. Ja ostatnio byłem u lekarza i mój lekarz mówił, że mnie tam kojarzy i mówił, że ludzie się pukali w głowę, jak kupował mieszkanie, o tutaj w tym bloku, zaraz będzie widać, po 12 z metra, się śmiali z niego, a dzisiaj mu proponują tam po roku czy po dwóch za 20 tysięcy takie mieszkanie, tak, w Lublinie, no. Wykończone. Oczywiście małą kawalerkę, ale no, jakby nie patrzeć, to... No takie ceny trochę warszawskie. Tak, trochę warszawskie, chociaż teraz nie wiadomo, co jest ceną warszawską, tak? Tak, no bo to już się... Bo warszawskie ceny są już berlińskie, tak? I tak. Się robią. Ale to nie jest... Może nie to, że źle, tylko po prostu tak jest i wszystko jest droższe i wszystko w sklepach mamy droższe, tak można by mówić, że dzisiaj w sklepie jest tak samo drogo, jak jeszcze kilka lat temu za granicą było, także... wszystko jest droższe, będzie droższe i trzeba się po prostu do tego dopasować dochodami. Ja tak czy siak zawsze stosowałam twoją cenę pewniak. Więc zawsze byłam zadowolona z tego, że wyszło lepiej niż zakładaliśmy. Okay, no i co się dodawało? Bo niektórzy mają taki opór, niektórzy się bardzo dobrze tego stosują i mówią albo pewniak siwce, albo wcale, a niektórzy mówią, dorzuć mi jeszcze trochę, pewniak to jest tylko taki czarny scenariusz. Ludzie niektórzy patrzą, mają takie różowe okulary i mówią, że zawsze będzie dobrze. Nie, no pewniak to jest moje zawsze. Nigdy nie przekraczam kwoty jakiejś tam. Obserwuję rynek i wtedy ewentualnie dodaję, ale to wtedy nigdy nie tracę. Po prostu cenę pewniak mam zapewnioną z tym zyskiem, który mnie zadowala.
A to, co jest dodatkowe, to jest super. Okej, a straciłaś kiedyś na flipie? Nie, nigdy nie, no, nigdy nie straciłam. Mhm. No mówię, mieliśmy ten jeden, tą jedną nieruchomość w kamienicy. Mhm. Ona nas bardzo dużo nauczyła. I dostaliśmy dużo doświadczenia. Myślę, że dużo też wystopowało nas, ale potem, jak już zaczęliśmy działać, to na błędach się mega nauczyliśmy i później przy naszych nieruchomościach na żadnej nie zeszliśmy poniżej 50 tysięcy. Super, super. No, no, to jest bardzo ważne. Myślę, że to są dobre wyniki. A co było takiego dla Ciebie najbardziej trudnego albo najbardziej Cię rozwinęło, tak? Nauczyło Cię najbardziej? No poza tą kamienicą, gdzie tam, można powiedzieć, w tej pleśni żeście rzeźbili. No mega dużo wiedzy technicznej. Mhm. I tutaj chciałam powiedzieć wszystkim kobietom, które chcą zacząć flipować. Nie musicie jej mieć. YouTube obecnie, my jak zaczynaliśmy, nie był tak rozwinięty w filmikach jak teraz, więc... Wszystko można sobie wpisać, jak wstawić drzwi, dokładnie, jak dokładnie. Zmienić kaloryfer, tak? Dokładnie. Wiedzę techniczną można się nauczyć po prostu z nawet rekrutacji firmy. Mhm. 10 rozmów z firmami, dowiaduje się już bardzo dużo. Co jak zrobić i tak, sama tak. Później, obecnie już jak przychodzą ekipy, stoję obok i wiem, że gada ktoś głupoty, nie? Bo ja chociaż ja tego nigdy nie robiłam, a wiem, że się na przykład coś tam da, bo już przerobiłam kilka tych mieszkań. Więc na pewno tego mnie dużo nauczyło. No i później taka wiara w siebie. A jakbyś miała wskazać takiego najszybszego flipa, to ile trwało i jak to wyglądało? To trwało takie 3 tygodnie. Mhm. Od momentu zakupu do momentu sprzedaży. A remontowaliście? Taki mały, no ale... Co to znaczy? Firanki? nie robimy takich, ale... Tam była tak, wymiana elektryki, malowanie, meble kuchenne, podreperowanie łazienki, czyli tam ten biały montaż, to co było nowy, zepsute. Okay. Tak, tak. No, 3 tygodnie. Okej, okay. Jaki zysk tam był na tym szybkim flipie? 45 tysięcy, jakoś tak. Okej, okay. No to nieźle. Tak. Czyli miesięcznie tam coś dzieje. Można powiedzieć. Można tak powiedzieć. I to był w Biłgoraju, czy to był bardziej Rzeszów? Nie, to już był Rzeszów, to już akurat był Rzeszów. Okej. No jednak na mniejszej miejscowości ciężej wygenerować większy. Mhm. No bo te ceny też są ograniczone. No, tak, nikt nie zarobi pół miliona na mieszkaniu, które jest warte pół miliona. No. Dokładnie. Musiałby za darmo je dostać. Znaczy, można, że tak powiem, obstawiać, że się sprzeda mieszkanie za pół miliona czy za 600 tysięcy w mniejszej miejscowości. No ale nie oszukujmy się, jeżeli za pół miliona możesz kupić działkę i częściowo już postawić dom, to tacy ludzie wybiorą zawsze dom, prawda? Tak, tak. Więc trzymam się ceny pewniak. Do jaki był właśnie twój największy taki flip? No oprócz tego bliźniaka, no to tam wygenerowaliśmy 240 tysięcy, ale na mieszkaniu to było 130. I to małe miasto, duże miasto? Duże. To już akurat było duże. Tak, tak. Okej, okay, super. No to 130 tysięcy to jest naprawdę bardzo fajny zysk. No tak. Ja Ci takich samych zysków życzę. Także dzięki wielkie, że zgodziłaś się też pokazać innym, myślę, że też kobietom, że flipy są i dla kobiet, prawda? I dla mam przede wszystkim. Zbliża się Dzień Matki, także to jest świetna okazja do tego, żeby kobiety pomyślały o tym, że mogą coś zmienić w swoim życiu. Także dzięki, piąteczka. Dzięki.